Dzień dobry, Faustyna Galon. Witam Państwa 11 maja w środę w wydarzeniach. Zobaczmy, co dziś w programie. Do Zabrza przybyła delegacja z partnerskiego miasta Seclin. Jestem bardzo szczęśliwy, że pani prezydent zaprosiła nas do Zabrza, że mogłem tu przyjechać. Pierwsze posiedzenia nowo wybranych rad dzielnic. To już kolejna moja kadencja w Radzie Dzielnicy Migulczycy, za co jestem bardzo wdzięczna mieszkańcom. Wczoraj do Zabrza przybyła delegacja z francuskiego miasta Seclin, które jest naszym miastem partnerskim. Nowy mer miasta przybył ze swoimi radnymi oraz młodzieżą. Po spotkaniu z panią prezydent dr Małgorzatą Mańką-Szulik odbyło się zwiedzanie Zabrza. Seclin, liczące około 12 tysięcy mieszkańców i 1742 hektary miasto, znajduje się na północy Francji. Ten region poprzez przemysł górniczy jest kulturowo zbliżony do Śląska. To między innymi dzięki tym podobieństwom od lat trwa przyjaźń między Seclin a Zabrzem. Wczoraj nowy mer francuskiego miasta po raz pierwszy odwiedził serce Śląska. Jestem bardzo szczęśliwy, że pani prezydent zaprosiła nas do Zabrza, że mogłem tu przyjechać i poznać ją osobiście. Miasto Zabrze jest naszym miastem partnerskim od wielu lat. Jest to dla mnie niezwykłe szczęście, że dziś jestem tu po raz pierwszy. Poznałem wcześniej panią prezydent z dystansem z powodu pandemii. Teraz mogliśmy się spotkać realnie i jest to dla mnie bardzo wyjątkowy czas. Zabrze z Seclin wiąże długoletnia przyjaźń i wiele cennych projektów w różnych obszarach i społecznych, i kulturalnych, i sportowych, i w dziedzinie turystyki. Myślę, że to co najważniejsze, czujemy to, że wspólnie budujemy Europę, że jesteśmy sobie potrzebni, że młodzi ludzie muszą po pierwsze się poznawać, a po drugie wymieniać się swoimi umiejętnościami i doświadczeniami. I tak było, ponieważ z nowym merem Seclin przyjechała młodzież, która odwiedziła trzecie liceum ogólnokształcące w Zabrzu. Następnie rozpoczęło się zwiedzanie miasta. Pan François Xavier Cadar wraz z radnymi odwiedził m.in. sztolnię Królowa Luiza oraz stadion Górnika Zabrze. Tam poznali piękną historię naszego zabrzańskiego klubu piłkarskiego. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co dzisiaj mogłem zobaczyć, tego, co widziałem. Te wszystkie nagrody, wszystkie puchary, tytuły, legendy Górnika, to coś wyjątkowego. Ten klub odkrywam na nowo, poznaję go dzisiaj, a widzę, że jest częścią dużej piłkarskiej legendy Europy. De très belle page du football européen. A wizyta gości z Francji jest symbolem coraz bliższych więzi Seclin i Zabrza. W zabrzańskim ratuszu odbywają się pierwsze posiedzenia nowo wybranych rad dzielnic. W trakcie obrad wybierani są przewodniczący danej rady oraz zarząd dzielnicy wraz z przewodniczącymi. Mieszkańcy Zabrza po raz kolejny wybrali swoich przedstawicieli do rad dzielnic. W sali sesyjnej zabrzeńskiego ratusza odbyły się pierwsze posiedzenia nowych członków. Czekaliśmy na to, żeby utworzyły się rady dzielnicy, dlatego że oni są najbliżej mieszkańców. Codziennie spotykają się z problemami, z pomysłami mieszkańców, które do nas, do Rady Miasta docierają. I mamy nadzieję, że ta współpraca będzie wyglądała owocnie, że będą przychodzić się radni do nas na dyżury, będą nas zapraszać na swoje posiedzenia, gdzie będziemy bliżej problemów mieszkańców. Nowa kadencja rad dzielnic to nowe pomysły i plany na przyszłość. Ja myślę, że najważniejszy jest mieć kontakt z mieszkańcami. Nikt tak dobrze tego kontaktu nie realizuje jak rady dzielnic i osiedli, które są najbliżej mieszkańców. W związku z czym te wszystkie informacje, które otrzymujemy, pośrednio pochodzą właśnie z tego źródła, które sobie niezwykle cenimy. To już kolejna moja kadencja w Radzie Dzielnicy Migulczycy, za co jestem bardzo wdzięczna mieszkańcom. Będziemy na pewno kontynuować wszelkie wnioski, które są zgłaszane przez mieszkańców. Dotyczą one bezpieczeństwa, dotyczą integracji. Będziemy zapewne kontynuować festyny rodzinne, które cieszyły się dość dużym zainteresowaniem. Mamy też dość bogaty aspekt związany z imprezami integracyjnymi dla szkół i przedszkoli na terenie Mikulczyc. Mam nadzieję, że te wszystkie zaplanowane już wcześniej i nowe pomysły będą w realizacji kolejnej kadencji Rady Dzielnicy. W tej chwili myślimy o dożynkach, bo też już musimy robić, czasu mało. No i dalej działać na rzecz dzielnicy, robić to, co robimy. Akurat jesteśmy radą, która praktycznie została drugi raz wybrana w tym samym składzie. Jedna osoba się
tylko zmieniła. Więc my już jakby wiemy, co mamy robić. No przede wszystkim integracja społeczności mieszkającej w dzielnicy Gujdo. Mamy wiele pomysłów, świeże głowy, nowa rada, cała piętnastka pełna, no tak jak powiedziałem, nowych pomysłów, także mamy nadzieję wszystkie je zrealizować. Najważniejsze rzeczy się w zasadzie tworzą na co dzień. W takich codziennych rozmowach z mieszkańcami, z ich problemami, z naszymi problemami. Sprawy się toczą, że tak powiem, swoim trybem i to trudno teraz jest określić. Także zawsze tego jest na tyle, że na 4 lata na pewno starczy, później na następne też. To jest kontynuacja prac dla osiedla Mateo Górnika. To są zadania, które my kontynuujemy, nie przestajemy pracować dla mieszkańców, ponieważ mieszkańcy uczestnicząc w wyborach dali nam mandaty do tego, żeby to osiedle dalej rozwijało się. Kroczek po kroczku i będzie coś. Już jest coś, już się cieszymy, naprawdę jest bardzo dużo zrobione. Mówiąc na takim małym osiedlu jak u nas, na osiedlu Kopernika. Jestem już w zasadzie 3. kadencję w Radzie Dzielnicy, także mamy jakieś tam plany wytyczone, jakieś tam cele, które chcemy dalej realizować. Staramy się rozwijać dzielnicę poprzez możliwe środki, jakie są dostępne w mieście, między innymi przez budżet partycypacyjny. Wiele obiektów takich powstało. Pozyskaliśmy bardzo fajny teren po elektrociepłowni Fortum, w którego też inwestujemy. Poza tym takim naszym sztandarowym planem, projektem jest to, żeby w naszej dzielnicy zainstalować nitki gazowe tam, gdzie one jeszcze nie są zamontowane. Jest naprawdę co robić w tej kadencji. Postaramy się już po tych wyborach za przysiężeniu zabrać do pracy. Jakie plany, to trudno stwierdzić, bo dopiero będziemy radnymi dzielnicy, więc tak naprawdę jako wspólna drużyna to zdecydujemy, ale na pewno też mogę powiedzieć jako członek byłej Rady Dzielnicy, że na pewno chcemy dokończyć te rzeczy, które gdzieś tam są, powiedzmy, w etapie rozpoczęcia lub już się właśnie rozpoczęły, czyli na pewno pierwszy park na Zaborzu, na pewno będziemy tutaj pisać wnioski, jeśli chodzi o budżet obywatelski, no i też mamy takie inne, powiedzmy troszeczkę właśnie tak jak wcześniej nazwałem przyziemne sprawy, chcemy jednokierunkowe ulice wprowadzić do naszej dzielnicy, no i mamy jeszcze dużo innych rzeczy, ale może nie wszystkie przedmówić, żeby nie zamieszać. Mamy nadzieję, że uda się zrealizować wszystkie plany i przełoży się to na konkretne działania w poszczególnych dzielnicach, które dzięki temu zyskają nowe oblicze. Przypominamy Państwu, że w naszym mieście ruszył sezon rowerowy. Tym razem mieszkańcy będą mogli korzystać z 14 stacji zabrzeńskiego roweru miejskiego, między innymi przy Placu Dworcowym, Kopalni Gujdo czy Politechnice Śląskiej. A z takiej możliwości warto korzystać, bo rower bowiem jest nie tylko ekologiczny, ale przede wszystkim dobrze wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. W programie to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę dobrego popołudnia i do zobaczenia.